Państwu, 12 i 13 sierpnia w kawiarni Śródmiejska w Pile będziemy mieli zaszczyt zaprosić Państwa na program kabaretowy Popis Polski, czyli Wszystko, co męczy Polaków. W programie udział weźmie Lucja Strzelczyk oraz moja skromna osoba Tomasz Uszowski. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na nasz program 12 i 13 sierpnia w kawiarni Śródmiejskiej o godzinie 20. Gramy przez 2 dni dla mieszkańców Piły. Uwaga, drodzy Państwo, program charytatywny. W trakcie naszego programu zbierać będziemy pieniądze dla Adriana Osińskiego, 21-letniego chłopaka z dziecięcym porażeniem mózgowym, przez co niestety do dnia dzisiejszego jeździ na wózku i potrzebuje pieniędzy na rehabilitację. A zatem, drodzy Państwo, do zobaczenia w kawiarni Śródmiejskiej. Przepustko, moja przepustko, kiedy ty będziesz mam? Kiedy będę mógł pojechać do domu i uściskać żonkę swą? Oho, żołnierzyku, przepustka ci się marzy? W porządku. Pojedziesz na przepustkę? Tak, ale najpierw odpowiesz mi na parę pytań. Co byś zrobił, na przykład, idąc na przepustkę, na drodze znalazł broń? No jak to co? Kopnąłbym, aby mi drogi nie blokowała. O, ty otermo! Wziąłbyś ją, wyczyścił, naoliwił i do ćwiczeń by ci służyła. Powtórz! Wziąłbym ją, wyczyścił, naoliwił i do ćwiczeń by mi służyła. Tak jest, zapamiętaj. A co byś zrobił, gdyby tak blond, piękna na drodze dziewczyna szła? No jak to co? No, wiem, wziąłbym, wyczyścił, naoliwił i na ćwiczeń by mi służyło. O, terma no. I takich w wojsku trzymają. Zapamiętaj, byś wziął ją pod rękę do kawiarni, do Śródmiejskiej, na kabaret 12, 13 i na najlepszą kawkę, na najlepsze ciasto byś poszedł z nią. Zapamiętaj. Powtórz. Wziąłbym pod rękę do Śródmiejskiej 12 i 13 na najlepszy kabaret, na najlepszą kawę i ciastka. Tak jest! A co byś zrobił, idąc na przepustkę i nagle byk wyskoczył? Wziąłbym pod rękę do Śródmiejskiej 12 i 13 na najlepszy kabaret, najlepsze lody i najlepsze ciastka. Oferma, no. Oferma! Już ja powiem mężowi generałowi, to wyjdziesz na całość. Powtórz, byś wziął ją, byś wziął byka za rogi, mięso do kotła, a skóra by ci na buty służyła. Powtórz! Bym wziął byka za rogi, skóra na buty by mi służyła, a mięso do kotła. Tak jest! Zapamiętaj! No, ale ostatnie pytanko. A co byś zrobił, gdyby tak mój mąż generał szedł? No jak to co? Wziąłbym za rogi, mięso do kotła, a skóra na buty. Co? Ofermo! Ofermo, od dzisiaj na stałe idziesz na przepustkę. Bardzo Państwa zapraszam. Będzie śmiechu co niewiara, wiadomo, śmiech w dzisiejszych czasach. Bo uśmiech, proszę Państwa, to taki prosty sposób. Więc uśmiechajmy się do swego losu, a los uśmiechnie się do nas. Zapraszam serdecznie.